Pięciokąt A'B'C'D'E', czyli ten mały fioletowy, jest obrazem pięciokąta ABCDE w jednokładności. ABCDE to ten duży. Ile wynosi skala tej jednokładności? Nie ma nawet podanego środka jednokładności w tym zadaniu. Ale, żeby obliczyć skalę jednokładności, musimy zdać sobie sprawę, że kiedy przekształcamy figurę w jednokładności, to odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami figury i jej obrazu zmieniają się zgodnie ze skalą. Na przykład możemy sprawdzić, jaka jest odległość pomiędzy punktami A i B: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Długość tego odcinka to 6. Długość odpowiadającego mu odcinka w obrazie, czyli boku A'B', to 2. To oznacza, że ta jednokładność przekształca odcinek długości 6 na odcinek długości 2. W sensie arytmetycznym musimy długość odcinka pomnożyć razy 1 trzecią, a to oznacza, że skala tej jednokładności równa się 1 trzecia. Możecie powiedzieć, że to łatwy przypadek, bo po prostu widać, ile wynosi odległość pomiędzy A i B. Co zrobić, jeżeli żaden bok nie jest poziomy ani pionowy, nie leży wzdłuż kratek i nie widać, jakie są długości boków. Są na to różne sposoby. Można na przykład zamiast odległości punktów zbadać zmianę ich współrzędnych w kierunku x i y. Te odległości również będą zachowywały się zgodnie ze skalą. Na przykład odległość pomiędzy punktami A i E nie jest tak dobrze widoczna, ale różnica ich współrzędnych y to minus 3, a różnica ich współrzędnych x to plus 3. A w obrazie figury pomiędzy A' i E' różnica współrzędnych y to minus 1, czyli 1 trzecia z minus 3, a różnica współrzędnych x to plus 1, czyli 1 trzecia z plus 3. Czyli skala równa jest 1 trzecia. Inny przykład. Pięciokąt A'B'C'D'E'. I widać, że go nie widać. Nie został narysowany. Nie wiemy, jak wygląda. Jest obrazem pięciokąta ABCDE w jednokładności o skali 5 drugich. Obrazu nie widzimy, ale znamy skalę. Ile wynosi długość odcinka A'E'? Czy to się da obliczyć, jeżeli nie wiemy, jak wygląda pięciokąt A'B'C'D'E'? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i spróbowania samodzielnie. Nie wiemy jak wygląda obraz, ale wiemy jak wygląda pięciokąt ABCDE i znamy skalę tej jednokładności. Co to daje? Jeżeli skala wynosi 5 drugich, to długość każdego boku figury pomnożona razy 5 drugich da nam długość obrazu tego boku. Czyli żeby otrzymać długość odcinka A'E', czyli obrazu odcinka AE, Wystarczy pomnożyć długość odcinka AE razy skalę, czyli razy 5 drugich. Długość odcinka AE wynosi 2. W takim razie długość odcinka A'E' wynosi długość odcinka AE, czyli 2, razy skalę, czyli razy 5 drugich. 2 razy 5 drugich to 5. 5 jednostek. I wychodzi na to, że w ogóle nie jest nam potrzebny do tego rysunek, Pięciokąta A'B'C'D'E'. Zresztą, nawet gdybyśmy chcieli go narysować, to i tak nie mamy potrzebnych informacji. Możemy oczywiście odtworzyć kształt pięciokąta A'B'C'D'E', bo znamy figurę i znamy skalę, ale nie wiemy, gdzie go umieścić, w którym miejscu leży, bo nie znamy położenia środka jednokładności. Ale wiemy, że długości odpowiadających sobie boków, czyli odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami, pozostają do siebie w stosunku 5 drugich, czyli długość boku figury razy 5 drugich to długość odpowiadającego mu boku obrazu. I w tym zadaniu to wystarcza. I jeszcze jeden przykład. Trójkąt A'B'C' tym razem został on narysowany i wiemy jak wygląda i gdzie leży jest obrazem trójkąta ABC. No i chyba tym razem jest odwrotnie nie znamy wszystkich szczegółów trójkąta ABC. W jednokładności o skali 2. Ile wynosi długość odcinka AB? Nie wiemy, gdzie leży odcinek AB, ale mimo tego mamy podać jego długość. No i chyba można to zrobić podobnie jak w poprzednim przykładzie. Różnica jest taka, że wtedy nie było rysunku obrazu, a teraz nie mamy rysunku figury. Jeszcze raz zatrzymajcie ten film i spróbujcie najpierw zrobić to samodzielnie. Podstawowa sprawa jest taka, jak poprzednio, że jeżeli znamy długość AB, długość boku figury i pomnożylibyśmy ją razy skalę, czyli razy 2, to otrzymamy długość A'B', długość boku obrazu. Długość odcinka obrazu równa jest skala razy długość odpowiadającego mu odcinka figury. Długość A'B' znamy, a jeżeli nie znamy, to możemy zmierzyć. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 czyli 2 razy długość ab równa się 8. Dzielimy obydwie strony równania przez 2 i otrzymujemy ab równe 4. I zadanie rozwiązane.